Żeby zachęcić Was do słuchania tego podcastu, powinnam tutaj zapewne teraz opowiadać o tym, o czym on będzie. Ale ja jakoś tak mam, że zawsze muszę coś po swojemu i wymyśliłam sobie to tak, że opowiem o tym, o czym ten podcast na pewno nie będzie. Także mam trzy takie rzeczy, których na pewno się nie spodziewajcie w tym podcaście. Pierwsze to pieniądze. Ja mam takie wrażenie, że istnieje taki mit osoby, która pracuje za granicą, że to jest człowiek zarobiony i bogoc. No cóż, ja nie mam złotego przepisu, jak się dorobić mnóstwa pieniędzy w Norwegii. Potrafię tylko sobie wyobrazić, jak to jest się zarobić, bo sama byłam w takiej sytuacji, że pracowałam na przykład od godziny 8 do, do 22, więc byłam serio zarobiona, choć kasy z tego nie było. Druga rzecz na liście to na pewno nie będą to lekcje języka norweskiego. Ja tak bardzo podziwiam odwagę osób, które powiedzmy po kilku miesiącach, po roku, czy tam dwóch latach zaczynają uczyć inne osoby i podejmują się tego wyzwania. No, szacun, ja się uczę tego języka od 2014 chyba roku i dalej mam takie poczucie, że jest jeszcze mnóstwo rzeczy, których nie umiem, których nie wiem. Mam czasami też takie wrażenie, że nigdy się tego języka nie nauczę, się cały czas rozwija, pojawiają się nowe rzeczy, więc to jest chyba proces stałego uczenia się. No i teraz ktoś może sobie pomyśleć, że tak, nie będziesz uczyć, bo nie umiesz. Żeby zobrazować wam mój poziom językowy, to w 2018 roku zdałam test języka norweskiego na poziomie B2. Minęło już kilka lat, myślę, że jest troszkę lepiej, ale Uważam też, że te testy absolutnie nie weryfikują poziomu i umiejętności językowych. Bo ja mam wrażenie, że taką najlepszą weryfikacją właśnie są rozmowy telefoniczne. Jeśli jesteś w stanie sobie poradzić przez telefon w jakimś innym języku niż Twój ojczysty, no to chyba, to chyba umiesz. Druga sprawa, też jeśli chodzi o język, to my na północy mamy dialekt i ten dialekt jest tak. Inny. Ja mogę Wam poopowiadać o języku, o procesie nauki. Pewnie też pojawią się niektóre słówka tylko dlatego, że będą one konieczne do wyjaśnienia jakiejś historii czy sytuacji, bo przecież ja posługuję się tym językiem na co dzień. Ale nie będę Was uczyć. Jeśli kiedykolwiek przyjdzie mi coś takiego do głowy, no to myślę, że prosiłabym o pomoc osoby, których to jest po prostu język ojczysty, ale w tym momencie nie mam takiego planu. No i trzecia rzecz, ostatnia, na pewno nie będę was zanudzać opowieściami o spędzaniu czasu wolnego w naturze. Nie będę wam tutaj ściemniać, że uwielbiam narty, codziennie biegam bez względu na to jaka jest pogoda albo że każdy weekend jest dla mnie szansą na nową wycieczkę i odkrywanie magicznych miejsc. No, nie, no tak nie jest. Norwegia jest naprawdę cudowna, i z chęcią wam trochę o tym poopowiadam, ale nie będę wam też walić, ściemy, że wszystko widziałam i wszędzie byłam, bo jeszcze mam nadzieję, bardzo dużo przede mną. To były takie trzy rzeczy, które raczej się w tym podcaście nie pojawią. Mam nadzieję, że zainteresowałam was wystarczająco, no i że będzie Wam się podobało, bo na tym mi najbardziej zależy. Jutro pierwszy odcinek, ale ja jestem już dzisiaj tak zniecierpliwiona, że postanowiłam nagrać wam taką pogadankę. No i co, liczę na Was jutro. Pa!